Dacia Duster. Dacia Duster. To wylatuje w zlepku, bo tu jest tylko wymiana oleju, 3060 km, ale fajna. Fajna, nie powiedziałbym, że jest tak fajna. Ten wświetlacz jest duży, kamera cofania. Ładna, ładna. W aucie tak czuć nowością. Jak pracowałem w Citroenie, to te samochody właśnie miały taki zapach. Teraz tak, gdzieś otwiera maskę, to jest też dobre. O, tu. Już nam to szybko idzie. Tak, jeszcze raz było trochę zabawy. Kurde, no silnik wygląda jak nowy, nie? Bo w zasadzie jest nowy. Sprawdzamy, ile jest oleju. Tam zdjęcie wkleję. No i podnosimy do wymiany oleju. Nie wkleję wam zdjęcia, bo nie będzie widać. O, na białym może się ostrzy. Widać gdzie jest? Widać, o teraz gdzie jest. Czyli co, w fabryce nie naleli do pełna? Mamy olej. Kurde, radio gra. Mamy olej. Fit oleju. No i podkładkę pod korek spustowy też dali. To jest dobre. Wymienię se olej. To jest proste. A tu kurde, ona... To jest metalowa w ogóle osłona pod silnikiem. I zakręcona jest tutaj w tym miejscu. I żeby to rozkręcić, to trzeba zderzak popuszczać. I cała jest ubabrana od spodu taką jakby mazią, nie wiem, konserwacją. Dobra, myję ręce z tego. Wyobraźcie sobie, że dali nawet podkładkę pod korek spustowy w serwisie. No ale czy ta była pompowana? No, mogła być pompowana. Pierwszy raz, czy ja już wymieniałem takie. Pierwszy raz u mnie na filmie będzie takie właśnie, taka właśnie pompowana podkładka miedziana. Ją, jak mamy nową, to dokręcamy. Oczywiście jak zawsze wszystko z czuciem, ale mocniej, bo ona się musi zmiażdżyć. Poczekamy chwilę, na przykład 5 minut i jeszcze troszeczkę próbujemy dociągnąć, bo ona jest tak jak widać pompowana, w środku jest pusta. Jakbym ją przekroił wam, to jest rurka. Nie będę przekraiwał, bo mam po prostu wam jedną. A ta mi się wydaje, że jest zwykłą podkładką, ale mogę się mylić rzeczywiście. I ona nie jest pompowana. I ta by była dożywotnio, że tak powiem. A tą trzeba będzie następnym razem zmieniać. Tą pompowaną. Niby prosta, jednak. Tutaj jest taki jakby, kurde, rancik. I najpierw musimy włożyć ten nowy filtr oleju i dopiero zakręcać obudowę. Obudowę zakręcamy momentem 25 N. Tyle właśnie też zostało zakręcone. Kluczyk do filtra oleju to jest 27, a do korka oleju jakiś kwadrat. Ten jest 3,8, ten jakiś kwadrat, ten dokładnie kwadrat tutaj jest. O, ten. Może być 5,16. To mnie jeszcze zastanawia. Zobaczcie, na jakiej wysokości zrobili korek spustu oleju. Tu na takiej wysokości, czyli tyle, co oleju tyle zostaje? Tu wam dam w poziomie, teraz macie w poziomie, o. Co ja tu mam odessać? Teraz? Wymienię sobie olej, to jest proste. Co wyobraźcie, że jedna ze śrubek osłony pod silnikiem, dokładnie ta, normalnie kręcę i staje dęba, kręcę i staje dęba, kręcę, staje dęba. Mówię, kurwa, idzie prosto. Mówię, kurde, idzie prosto. Co tu zrobić? Mówię, musiałem gwintować gniazdo pierwsze. Jedno z gniazd po prostu musiałem przegwintować.
No szok, wymienię sobie olej, to jest proste. Spuszczamy na dół, a nie, obejrzymy sobie go jeszcze od dołu. Tylko umyję ręce. Bo tego normalnie... jakaś konserwacja jest taka, że normalnie to zostaje na paluchach. Jak bierzesz, to normalnie zostaje na paluchach. Jak wygląda Dacia? Full wypasie. Ona jest ponad z tego roku. Zakonserwowali, widzę, że nawet dumik. Tu rdza na tych piastach, na półośkach. Rdza. Dalej idziemy. Ciekawe, czy klient dopłacał do konserwacji, czy tak fabrycznie konserwują. Proszę, tutaj nawalone, nawalone. A tutaj gołe blachy. Gołe blachy. Tu tylko bokami tak. Osłony termiczne. Widzę, że to konserwował, to leciał jak nie maszyna, nie? Jak to człowiek robił, to leciał ostro. Tu zakonserwowane, tutaj już nie. No dobra, tam troszkę korozji powierzchownej, tu troszkę korozji powierzchownej. Tyle. Taki Duster nam się trafił w maksymalnej wersji wyposażenia, w najbogatszej wersji wyposażenia. I my mieliśmy wymienić olej. To jest bodajże silnik, nie pamiętam, ale 1.2, 1.3, jakiś TCE, benzynka. Tylko to w sumie mieliśmy zrobić, więc to tyle na dzisiaj. Zapraszam do subskrybowania kanału. Jeżeli kończy Wam się ubezpieczenie, pod filmem będzie link. Wchodź do kalkulatora mobi.pl. Robicie kalkulacje, wchodzicie, robicie kalkulacje. Jeżeli kwota Wam się spodoba, wykupujecie i na Wasze konto do 30 dni wróci 150 zł. Siema, na razie, pozdrawiam.